Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Dzisiaj otworzymy sobie Pika 84 z Bundesligi. Otworzymy sobie paczkę z gwarantowanym tocem tej ligi Arabii Saudyjskiej. A także otworzymy sobie gwarancję toca z Bundesligi. Dzisiaj nie otwieramy nagród za Division Rivals, ponieważ paczkę i tak zostawiam na tocy z La Liga. Także zaczniemy sobie od Pika z Bundesligi jednego z dwóch. 84. Plus. No kurde, no, dobry pik. Myślałem na początku, że to jest jeden z trzech. Później dopiero zobaczyłem, że to jest jeden z dwóch. Bardzo fajnie by było trafić w tym piku totca. Także let's go, zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. I uwaga, 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 85 gulasz. I ok, Okej, bardzo fajny pik, bardzo fajny pik, naprawdę bardzo fajny pik. Dobra, my zobaczmy, ja już sobie przygotowałem tą paczkę z tocem z Arabii Saudyjskiej, także od razu zobaczmy paczka z Team of the Season. No zobaczmy. Fajnie by było, jakby to był taliska, albo ten Romarino, nie? To byłyby dwa Fajne nazwiska, ale zobaczmy, jaką flagę mi tu przyniesie. I uwaga, co to będzie za flaga Brazylia? SPD, a ty, kurde, Paruwo. Ale w ogóle fajna karta, tak, kankulita, wiadomo, teraz nie robi to wrażenia, ale. Aj, ta Brazylia zatrzymała mi serce przez chwilę. myślałem, że ten toliszka, ten toliszka, jak już milion sto tysięcy, więc co tu się dziwi, że tak mi stanęło serducho? No całkiem fajna karta, ale i tak powiedzmy na przepałkę delikatna zmiana w składzie, ponieważ chcę przetestować tego nowego Niklasa Zyle, kurczę, no zrobiłem tą kartę całkiem szybko, ją zrobiłem chyba w pół godziny mi się udało uwinąć i jak na razie tak prezentuje się ten zespół, kupiłem Rauma na szybko ale tutaj docelowo oczywiście będzie Alfonso Davis. no i to jest tak naprawdę test Zyle jeżeli mi się bardzo spodoba, no to być może wyrzuci Maldiniego ze składu, choć ciężko mi to mówić, bo Maldini jest naprawdę dobry, natomiast tylko w sumie jedną statystykę ma lepszą taką znaczącą od yy, Zyle, Mianowicie jest to obrona i to też nie jest jakaś wielka różnica Także dzisiaj sobie przetestujemy jak Zyle dojaduje się z Van Dijkiem, No i zdecydujemy o tym czy Maldini wylatuje ze składu Czy jednak to on będzie grał na środku obrony No i zobaczmy pierwszy nasz rywal O kurcze fajny składzik Hulit Jest Mateusz w wersji Optimus Puskas Baby, Ronaldinho Prime Nie no fajny zespół zobaczymy jak będzie grał No i zobaczymy jak ten wielki Niklas Zyle Który już grał u nas, u nas i to bardzo długo Co prawda w innej wersji troszeczkę gorszej ale grał i stał się, no, naszą legendą. Tak mi się wydaje, że to jest nasza legenda, jeżeli chodzi o FIFA 22. No, i teraz ma szansę umocnić swój status yy, poprzez tą kartę, po prostu. Także, no, mam nadzieję, że się dobrze spisze, ale, no, nie wiem, no, no się tak bardzo zastanawiam, czy na pewno chcę go wyrzucić z, yy, kosztem Maldiniego. No, mam rozterkę, ludzie, mam rozterkę. Może Wy mi podpowiecie, czy jest sens, czy ten yy, Niklas jest według Was aż tyle w, y, warty, żeby tego Maldini'ego wywalić. Bo na tą ligę weekendową ogólnie chcę złożyć naprawdę fajny zespół. Nie będę ukrywał, zależy mi na tej ligi weekendowej przez co no, chcę złożyć naprawdę mega, ale to mega dobry zespół. Gdzieś tam y, mam już pomysł na to. Tylko mam też o i to będzie ankieta w opisie, słuchajcie. Bo mam rosterkę. Czy kupować napastnika i wtedy oczywiście Johan Grane SPO czy kupować właśnie yy, ofensywnego pomocnika i wtedy Johan będzie grał na ataku, dajcie znać kogo mam kupić, czy jednak napastnika, żeby Johan grał na SPO, czy jednak SPO yy, żeby Johan grał na napadzie, dajcie koniecznie znać w ankiecie zaznaczcie swój wybór, jakbyście woleli to zobaczyć i co, no jejku, ale to obronił Loris no ja osobiście kłaniam się chyba bardziej ku wersji z yy, napastnikiem, ponieważ myślę, że Johan na SPO, na tym etapie gry Johan Mid Da mi dużo więcej niż na napadzie. Tutaj Johan właśnie pokazuje, że na leźpo jest kotem. I ważne jest to, żebyście dosyć szybko zaznaczyli, bo ja w czwartek wieczorem nagrywam odcinek na piątek, więc ten odcinek dosyć szybko nagrywam, więc... Więc te głosy do godziny 19 będę brał po prostu pod uwagę. Dawaj Van Dijk, dawaj Niklas, pokaż teraz. No tobą długo grałem. Ja wiem, no, co prawda teraz gram nim bez cienia. Ale kury no z takimi statystykami myślę, że powinien sobie dać radę tak czy siak, chociaż ładnie Wandersar się rzucił. A i zdecydowałem, no Hugo Sanchezem nie będę grał w tej lidze weekendowej, bardzo przeciętny traf, może go zostawię do serii z Realem Madryt, ale... No też szczerze wątpię, bo karta mocno średnia i są! Dobitka, prosta dobitka. W ogóle szkoda mi tego Sona, że będę go sprzedawał, bo to już też postanowione, Sona będę sprzedawał. Myślę nad jakimś fajnym napadziorem i mogę wam liknąć, że myślę albo nad Tierim Auri, albo nad Puskasem Prime, albo nad Eto Optimusem. No i chyba najbliżej mi do Eto Optimusa. No, ale jeszcze się zastanawiam. A na SPO bardzo, jeżeli wy, wyście wybrali pozycję SPO w ankiecie, to zastanawiam się bardzo nad kaką Optimus. O kurde, ale Zaha go złożył. Dobrze, Niklas Zyle. kurde, on jest na pewno. no długim zawodnikiem, nie? Ale nie wiem, czy jest w stanie zastąpić Maldiniego. Kurde, no tak się zastanawiam nad tym, czy on jest w stanie Maldiniego zastąpić. To też koniecznie mi piszcie w komentarzach. Także dzisiejsze wasze zadanie: oczywiście, oprócz dania łapki w górę i suba. To jest zaznaczenie w ankiecie wyboru, a także napisanie czy zyle zastępuje Maldiniego Ronaldinho, Ronaldinho, ładnie się wkręcił. Dawaj Niklas. Dobrze. I ładnie, 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 ładnie. 2 do dwóch Lotar. Dobrze Wandaj, ciągle tapinek gościu robi. Nic innego naprawdę nie robi, tylko wiecie jak to jest w tej FIF, jeżeli chodzi o tapiny, nie? No ciężko się przed tym broni, także no mi też nie idzie i Hulit, lecisz, gdzie lecisz za mną? I do Son'a, Son, 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 SON! Nie, yeah, no szkoda, szkoda, ale no nie, 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 myślałem, że jakoś... U, Raum, no 99 tempa, masz gościu! Ej, wolny jest ten Raum, Stra... Jezu, ale strzały. Strasznie wolny jest ten Raum, mimo że ma te 99 tempa, to on po prostu nie daje rady, ludzie. Statystyki, 7 do 5 w strzałach, czyli moja przewaga, dosyć nieduża, ale jednak jakaś tam delikatna jest. A, no już wiem, czemu przegrywam. Widzicie flagę, jak on ma Norwegia. Kto, kto grał w FIFA 21, ten wie, co Norwedzy robili. No, do wolnych nie należy. I Johan, Johan, Johan! Pięknie, 3 do 3. No, brakowało mi go. Szczerze, brakowało mi go. Johan, Johan, Johan! No nie no nie, to no nie, to nie, ale jest rzut rożny na 100%. Co? Jak to się stało, że to nie jest rzut rożny? ludzie? I jeszcze raz do besta. No goście odpuścił, odpuścił krycie, ewidentnie I best, dobra piła do Sona, pięknie! Son i bestik Bardzo dobrze, bardzo dobra wrzuta besta. W końcu się popisał. W końcu to było takie podanie za milion 200. Tyle kosztuje właśnie ten best i. No to było czuć w tym momencie. Albo jednak może i tak, a może i nie. Dawaj, dawaj, dawaj kimś. Dobrze, kimś, a końcówka to była. No i wygrywamy pierwszy mecz kwalifikacji. Nice. Nie no, poszło około 60 tysięcy na to SBC. I no niestety tutaj leci Mitchell, ponieważ nie mam innego Totsa. A tak jak mówię, no planuję tam mieć Davisa, więc dla Mitchella niestety już tam nie ma miejsca. W uważam, że karta naprawdę dobra, jeżeli chodzi o defensywę. Słaba, jeżeli chodzi o atak. Ale podsumowując, lewym obrońcą był naprawdę dobrym. Także taki składzik leci, no i... Otworzymy sobie tą Bundesligę na pewno po pozycjach Także let's go od razu Piłkarz Team of the Season Bundesligi poleciał No i... Zamknąłem monitor, wyłączyłem i tak. No i teraz tak, lista transferowa i zobaczmy, jak byśmy to mogli poszukać. Czy jest tu poziom specjalny? Okej. Okay. No i Bundesliga, nie? No to lecimy. Bramkarz to być nie może, bo jest tylko Noir. Prawy obrońca nie wiem, czy jest. Jest. Także zobaczmy, czy jest to Hehe, <laughs> No szybko poszło, jest to Frempunk. No, karta chyba dosyć tania. Może z ławki się przydać, kto wie, kto wie, kto wie. O kurde, czemu zawsze te ruletki tak szybko idą ostatnio? No, no, nie jest to karta, jaką chyba wrzucę do zespołu. Wydaje mi się, że możemy go przepalić i zrobić dwa razy 84. Dobra, i przepalamy taki oto zespół na paczkę z dwoma piłkarzami. 84 z, Bund z Bundesligi, kupiony tylko Tony Cross, także. No, nieduży koszt, nieduży koszt, a mam nadzieję, że uda się coś fajnego trafić. Także zobaczmy: 8-4 plus razy 2 z Bundesligi. Let's go! I uwaga, co my tu będziemy mieli? Proszę, jakiś Davis. Nie, Davis by mnie bardzo zadowalał. Czy będzie toc? Przede wszystkim, uwaga, uwaga. Ja pierdziele nie ma toca. Oj, trochę szkoda. Troszeczkę szkoda, że nie ma toca. Jest za to Inform 84. no więc bez szału. No, może jeszcze jakiś, nie wiem, walkałcik w środku. To by było spoko, no nie. No i na drugi meczek kupiłem Davisa Toca za 298 tysięcy. No mam nadzieję, że będzie nim się grało dużo, ale to dużo lepiej niż Raumem. Także taki na razie mamy zespół. No i zagrajmy kolejny mecz. Także zobaczmy na skład rywala. O, oh, wow, 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 Maldini, Optimus. Okej, okay, ten Dan, ten... Danny da Costa też nowy. Mamy też Guardiola Diabiego nowego. Okej, okay, fajny zespół, fajny zespół. Zobaczymy, jak będzie grał przeciwnik. Szkoda, że nie udało się go trafić z paczki, bo tydzień temu właśnie chciałem trafić Trenta i trafiłem. Szkoda, że teraz właśnie tak nie było takiej samej sytuacji z Alfonso Davisem. Son, son. uuu, V Maldiniego. Ewidentny karny. No i mamy rzut karny. Johan Cruyff wraca do jedenastki w stylu. Czy to będzie gol? Czy to będzie gol? Johan! Pięknie, 1 do 0. 1 do zera. Kimś nawija Maldiniego, kimś nie dawaj zaha, 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 zaha. Nie, 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 nie. Oj, ładnie dany da Costa, No silny, silny na pewno, obrońca. Ja bym go bardziej na Eś o widział niż na, na prawej obronie. I ja, jaj, ale Maldini już szuka drugiego faulu na czerwoną, ewidentnie coś mu nie idzie. Strzał na remis, nie, nie, nie. <laughs> Najgorzej! Tyle okazji niewykorzystanych przez zabawę. A tutaj gościu wyrównuje Maldini tutaj bardzo ofensywnie podszedł. I tutaj już jest Son, który korda nic nie musi robić, bo tak naprawdę rywal się sam wykłada. I tutaj mamy czysty ślisk. Ok, troszeczkę się zdziwiłem teraz. I do besta. No to była dobra piła, to była dobra piła od Kimisia. I zobaczmy co on zrobi. Bez, to nie, nie mogę trafić przeciwko temu Nojerowi, coś Szczerze mówiąc, po takiej połowie w mojej wykonaniu, to tu powinno być 4 do 1 minimum. No niestety jest 1 do 1 przez moją głupotę i zabawę. Jeżeli chodzi o statystyki, no to jak widzicie, 6 strzałów do 1. No jest deklasacja, jest deklasacja, trzeba jeszcze ją, trzeba ją jeszcze bardziej uwidocznić, jeżeli chodzi o wynik. I... oha! No nie mogę, co jest tym Nojerem? Johan! No nie mogę! I wiejra raz daleka! Dawaj, dawaj, son, 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 son! Oj, dobrze, do glisza. kurde, no proszę, żeby to nie był drugi strzał i drugi gol, nie? A na to się zanosi, ja nie wierzę, po prostu nie mogę! Ja nie mogę strzelić temu nojrowia a chłop robi z moim Wandersarem co chce tak naprawdę! Dawaj, to no jeszcze! Son, proszę, proszę, son! <grym> Best? to no nie mogę, no patrzcie, jak to wszystko tam oni blokują. No jestem ciągle. Tak wygląda ten mecz, i gościu z kontrą leci, nie? Dobra, i teraz? I sony! No nie mogę, no widzicie, to, to jest jakiś handicap. No nie mogę, nie wierzę. Ile musi być takich sytuacji, że to było już tam pustą bramkę? Ludzie! No nie mogę, patrzcie, jak on. Nie wiem, jak on broni. Naprawdę, ten mecz jest jakiś sprzedany, kurde, no. To no był spalony, ewidentny. Co jest grany? Jak to nie był spalony, niby? Ja rozumiem, że diabeł jest szybki, ale no bez przesady, żeby liniowy go nie dogonił. Johan, i... no nie wierzę, no patrzcie na to, no co się tu dzieje w tym nocy? Mogę, mogę! I niech ktoś mi powie, że ten mecz nie jest jakiś ustawiony. No co ja tu jeszcze mogę zrobić? Co ja tu jeszcze mogę zrobić? Akinfenwa Fenwa chodź, Mbappe chodź, ja nie wiem, co ja tu naprawdę więcej mogę zrobić. Już mam strzał sam na sam i nagle Son mi przelatuje koło. No nie mogę, no po prostu nie wierzę. Co to za gówniany mecz jest? Tręcik do besta. Ja nawet tych akcji nie robię z jakąś trudnością. To jest najlepsze. Akin Fenua, jest! Akin Fenua bohaterem! Wiedziałem, kogo wpuścić. Tak jest, no Son nie wyrabiał. Ewidentnie Son nie wyrabiał. Akin Fenua, tu trzeba było siły, brutalnej siły, żeby Noiera pokonać. Jest! My to jeszcze wyciągniemy. Dawaj Akin Fenua. Akin Fenua. Czy on to zrobi, Akin Debaj Jeszcze dobra, boże, Jezu, już na cieszynkę leciałem. Nie a dobra, ale Akin Fenua sam mnie trochę przykrywał do piłki. Chyba wiedział, że źle kopnął. Adebajo Akinfenua. Oj! Karny! Jest! Adebajo wywalczył. No to co no, Adebajo strzela w nagrodę. Czy on będzie miał hat tricka Adebayu, Akin Fenua. Zobaczmy. Kolejny rzut karny. I uwaga, środeczek, brawo Adebayo, Adebayo wszedł i Adebayo walną hat -tricka. niesamowite, niesamowite W ogóle miał być ślisk, ale chyba mi szczytało, jakbym to ja miał piłkę i ratujcie mnie To był czwarty strzał rywala na bramkę, to był kurde czwarty strzał rywala na bramkę, Czejcie to I on strzelił gola, to nie jest śmieszne już, naprawdę to nie jest śmieszne i do roj Mbappé, Mbappé, no nie trafia, no. Jego by trafił pewnie jeszcze z przewroty, nie? Taką, a ja pierdzielę no. Adebayo, Akinfenwa i mamy rzut karny. Tak jest, na sam koniec rzut karny. Co? okej okay. Best, jest, ale fatalna główka. Jak to nie w ogóle, wydawało mi się, że to rzut karny, no ale nieważne Adebayo wszedł, Adebayo strzelił hat trika no i mamy tego drugiego wina w kwalifikacjach, ale powiem wam to był naprawdę wypocony win, to był naprawdę wypocony win, mimo że miał 19 strzałów, a gości miał tylko ich 4, a więc ja dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka, widzimy się już jutro w nowym, potężnym składzie na La Liga, do zobaczenia i siema!